Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No, na pewno koledzy rozpoznają, że znajdujemy się w Kosakowie u kolegi Maćka Budzika. Tam, gdzie w zeszłym tygodniu stawialiśmy tutaj nowy gołębnik, on już tutaj jest teraz postawiony. Właśnie gdzie zamontowaliśmy ostatnie elementy tego gołębnika, też również inny tutaj nowy wlot w gołębniku, tym, którym będziemy za chwilkę lecieć. Teraz w sobotę mamy pierwszy lot treningowy. Myślę, że uda nam się tutaj też jeszcze system do tego czasu tutaj wszystko zamontować. Natomiast tutaj zobaczmy, ten gołębnik nowy już stoi, Maciek go tam otwiera, a też mamy wyposażenie, ale popatrzmy, mamy też ten już całkowicie docelowo postawiony ten gołębnik, który stał w tym miejscu tego nowego. On tam jest teraz, służy nam do przechowywania gołębni, które mamy i na sprzedaż, i do innych rzeczy. Natomiast teraz pokażemy też jeszcze, jak on wygląda. No Maciek, jak już jesteśmy tutaj z przodu, to pokażemy ten wylot. Tak, to wszystko jest wolierka mała, szeroka, długa. Gołębki sobie tu będą się tu wypuszczamy. Bo zrobiliśmy coś takiego, żeby tutaj też kolegom planowaliśmy na dachu zrobić, ale no niestety tu jest obok przedszkole i to by tak wysoko było i troszeczkę, żeby nie mieć konfliktów z sąsiadami. Także tutaj ten, i pokażmy jeszcze, bo co ciekawe, ten pokażmy ruszt, jak tu jest zrobiony, bo ruszt są typowe rzepki jeden i rzepka góra. Otwórz, pokażmy, to jest wykorzystane po prostu ruszta podwieszane pana Marka Rzepki z firmy Polmark. O. I one są tutaj cztery takie elementy wstawione i u góry, i tutaj też, i widzimy, od góry są też przygotowane, wszystko tutaj jest. No i w środku mamy, tak jak mówiliśmy, zrobione już tutaj te grzędy. Pokażmy jak to. Grzęda praktycznie w tej chwili, no mówię, no, na takich grzędach. Mamy zobaczmy, bardzo ładnie. 20 parę gołębi się będzie mieściło. Przy łapaniu gołębi, no, jak to, czy przy czyszczeniu, można sobie grzędę złożyć. Pokażmy wszystkie, jak wyglądają złożone właśnie. W bardzo prości sposób. My jesteśmy dość leniwi, to po prostu ułatwiamy życie. Tak. O. Jest to w ogóle idealne rozwiązanie dla wdów. Nie jest powiedziane, że wdowa musi mieć jakieś tam... One się po prostu na takim czymś też się będą parowały. I dlatego zaraz pokażemy, jak zastawaliśmy gołębnik dla wdów. I tutaj znowu rozkładamy sobie prosto. Haczyk mamy taki w ścianie, że się na nim blokuje to. Tak. Tu docelowo jeszcze będzie przejście do przeganiania do kosza, tak żeby praktycznie w ogóle nie pracować przy tych gołębiach, tylko je ganiać kijem jakimś. Nie, one same będą chodziły wszystko do... Wszystko nam się tutaj blokuje. Praktycznie też klapki, tu będzie wszystko tu na początku do uczenia, że one sobie będą wchodziły. A w lotce zrobiliśmy taki, tutaj mamy przygotowane na antenę dwupolową systemu AMC. I też widzimy, tak, no, to jest takie nasze rozwiązanie, bo my się staramy, pomni doświadczeń z zeszłego roku, specjalnie tak niskie zrobiliśmy, żeby te gołębie jeden przez drugiego nie przechodził i też się nie kłębiły. On się spokojnie zmieści, go, on sobie przejdzie. I takie same analogiczne rozwiązanie zastosowaliśmy tutaj gołębiku obok, także mamy to przygotowane, już do sezonu jesteśmy przygotowani. I tak widzimy już, w trzeciej części naszego filmu o gołębniku będziemy pokazywać, jak wyposażamy w system i inne jeszcze tutaj. Panel słoneczny, tak jak mówiłem, i system kamer. O. I tutaj już a tutaj mamy wlot, ja pokażę, o, tak samo zrobiony wlot. O, tak wygląda wlot zrobiony. Tutaj my musieliśmy po prostu przebudować troszeczkę, a do wypuszczania mamy na dole. Tutaj po prostu nie ma tej woliery. Nie. Zrobiliśmy i teraz tutaj. I później tutaj mamy wdowy. Tak jak wtedy planowaliśmy to zrobić, to już teraz jest to wszystko zrobione. Tak samo mają dłuższy na głowę, uwaga. Ale wygląda tak samo po prostu wszystko. Tu jest woliera po prostu w wymiarze, nie woliera, tylko przepraszam, ten grzęda 109 cm szerokości ona ma. I tu sobie będą siedziały w dobie. Ale zobaczmy, dzięki temu mamy możliwość łatwego posprzątania. Tu też zrobiliśmy na ruszcie to. Także ten karcer, jak to Maciek nazywał, dla wdów mamy zrealizowany. Pokażmy jeszcze tutaj, jak mamy może ten wlot od wewnątrz też tutaj, bo tutaj domontowaliśmy. Jak ktoś pamięta, to taki drutowy, mieliśmy one teraz powieszone tutaj u Maćka u góry. A my tutaj mamy tego typu wlot. Tak, to będzie zamknięcie. Przygotowany tutaj do anteny. Tutaj wszystko będzie na antenę systemu AMC. Tutaj ją wsuwamy, tam się blokuje oczywiście i wtedy gołębie sobie po niej będą bezpośrednio przechodzić. Antena jest wykonana z bardzo mocnego i wodoodpornego wersji od wodoodpornej, także nie ma sensu na tej coś zabudowywać. O, a tak wygląda. To lądowisko dla gołębi, tam gdzie sobie mogą i zaraz je puścimy, zobaczymy jak one później będą wchodzić. No zobaczymy. I ten rusz tutaj, popatrzmy, on tutaj dzięki temu, tutaj wszystko co tutaj na tym gołębniku się gromadzi, to spokojnie sobie tutaj spadnie. Do plastiku się tak nie czepia. No i pokażmy tutaj ten ostatni gołębnik właśnie, znaczy ostatni to może nie, jeszcze przedostatni. Prototyp. Prototyp właśnie ten, który mieliśmy wcześniej zrobiony, ale on jest funkcjonalny w pełni. Tutaj grzędy jeszcze nie mamy, mamy siodełka, ale grzędy też wykonamy jeszcze. No nie jesteśmy w stanie tak szybko aż to wszystko wykonywać. No to jeszcze mamy trochę później gołębi, jakby ktoś chciał jakieś coś także do no właśnie na internecie będziemy je prezentować za chwilkę. Będziemy mieli troszeczkę młodych. To są jeszcze gołębie, powiem, dużo jest gołębi z Rolanda Fitznera, bo mieliśmy wtedy jeszcze ich
Dużo teraz ostatnio wyprzedaliśmy te gołębie, ale młode nam jeszcze zostały i tutaj mamy ten gołębnik rozpłodowy. Tutaj też wypada jeszcze parę rzeczy poprawić, zmienić. Tę grzędę mieliśmy taką zwykłą zrobioną, no ale będziemy się starali. Tutaj zobaczmy, też jest wyjście dla tych gołębi od Maćka z gołębnika. No, staramy się tutaj po prostu na ten sezon się przygotować. Ja myślę, że nas najbardziej będzie interesowała ta część. O, właśnie tutaj, gdzie jesteśmy teraz. I tu będziemy Państwu starali się, kolegom, koleżankom, wszystkim zainteresowanym, relacjonować. No i Maciek teraz pokaże, zobaczymy, czy wyjdą. No, zobaczymy. Bo to jest dzisiaj dosłownie godzinę temu skończyliśmy to montować. Musieliśmy tam wyciąć w ścianie gołębnika wylot po prostu w innym miejscu, ale Maciek ma też tutaj ten klasyczny taki, tą wolierkę, co kiedyś miał. Także zobaczymy. No i miejmy nadzieję, że będą wchodzić. Na pewno będą wchodzić tam. Znaczy kto jak to, ale kolega Maciek to na pewno sobie z tym poradzi. No a tam gołębnik mamy, widzimy, przygotowany do przyjmowania gołębi młodych. Już jest ponad 40 młodych. Na wspólnym gołębniku, bo tak. Pokażmy jeszcze właśnie, bo my mówimy na razie o naszym gołębniku, który planujemy w oddziale tutaj na młode. Ale mamy też na wspólnym gołębniku 40, to są gołębie od kolegi Sylwestra Zielińskiego. Mamy też oryginały od kolegi Wojciecha Hańderka. Co jeszcze mamy za gołębie? Od Bieńka chyba, tak? Ze Szwecji? Bieńka, Darka? Nie, no tam jest. No trochę jest, jest. Ale to wiadomo, że... Każdy gołąb, który przychodzi, ma zaraz obrączkę założoną, jest zaraz w systemie. Praktycznie już są wypuszczane gołębie. A w międzyczasie patrzymy, jak sobie te gołębie wychodzą. No i co najważniejsze tutaj, bardzo proste dołożenie, tylko znaczy pomalowanie przodu gołębnika na biało spowodowało, że mamy tak akurat takie, to powiedzmy, tą część jednolitą, bo widzimy, wszystko mamy w takim białym kolorze, no poza tym czerwonym dachem, ale to już nie będziemy nic tam kombinować z tym. No. To się zaraz biały zrobi. No zobaczymy wszystko. Dobrze, także zachęcamy wszystkich tutaj do oglądania rywalizacji. Sezon już się niedługo rozpoczyna. Postaramy się tak, żeby i wszystkie loty były online tutaj. Zwłaszcza te w oddziale, co będą gołębie latały na klasycznym zegarze firmy AMC. W zeszłym roku na gołębiach młodych pokazywaliśmy, że też wyniki z tego zegara mogą też bezpośrednio przechodzić na internet bez wykorzystywania żadnego jakiegoś specjalnego modułu GSM-a, jedynie specjalnego konwertera. Dlatego też w tym roku już gołębie te dorosłe będą chciały. Też właśnie. W zeszłym roku kolega latał na Wizjonie, a w tym roku będziemy latać już wszystko na zegarze firmy AMC. Także widzimy, tak wygląda ten gołębnik. Te modyfikacje, które tutaj dokonaliśmy, myślę, że na razie to chyba będzie przez jakiś czas wszystko, co będziemy tutaj zmieniać. Jeszcze mówię, w trzeciej części, w następnym wejściu pokażemy tylko, jak wyposażamy to w oświetlenie, w panele solarne i ten niezależne zasilanie, tak żebyśmy nigdy nie mieli stresu, czy tam nagle prąd mamy, czy nie. Po prostu będzie specjalna instalacja solaryczna z solarów, która zapewni nam tutaj całodobowe zasilanie. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Jeszcze na koniec, pomimo tego, że się pożegnaliśmy, to powiemy, że jakby ktoś chciał taki gołębnik sobie zamówić, oferty, wszystkie cenę tego gołębnika zna kolega Maciek, także do kolegi Maćka można dzwonić, podamy numer telefonu, to jest 503-164-320, tam można dzwonić. Cena jest naprawdę w zasięgu ręki i przede wszystkim zobaczmy, on jest naprawdę estetycznie wykonany. No i jakby ktoś nie chciał ktoś by nie chciał gołębnika takiego mieć gołębnikiem, to może go później sobie bardzo łatwo przenieść i zrobić domek na narzędzia. Nawet wam powiem, bo tu też dzwonił też kolega, że ma problem tam, bo i to tam różności. Ja mówię, że tu nie ma problemu, bo to na przykład on jest bardzo lekki gołębnikiem, czyli na przykład na czterech czy na sześciu kółkach może być spokojnie przesuwany gołębnik. Ja nawet właśnie takie drugie wykonanie tego gołębnika, co mamy gotowe w tam miejscowości Czarna Woda, przygotowujemy, to mamy wykonane właśnie tą ramę na kółkach, a to z tego powodu, żeby go... Tak, ja tam się kierowałem tym, że jak na przykład na placu będzie, to można go idealnie takim wybetonowanym, równym do słońca skierować w odpowiedni, tak jak chcemy niejako. No. A tym bardziej, nie mówię, jeżeli też, bo też się zastanawiał kolega, który ma pensjonat nad takim gołębnikiem, ja mówię, słuchaj, idealne rozwiązanie, bo sobie go później przesuniesz. Nie? Tak, to można przenieść. I to jest, no do tamtego... A jak jeszcze ktoś miał halę, jakąś wielki garaż przy tym to domu, to może go na zimę chować w ogóle. Nie? No, i pokażmy jeszcze na koniec właśnie taki gołębnik, jeżeli mamy, to będzie wyposażony właśnie we wlot taki, tego typu, przystosowany do anten, a to można dowolne wstawić. No i te tutaj ruszta, które pokazywaliśmy, nie ruszta, i przepraszam, te grzędy. O właśnie, o. I także myślę, że to się rozwiązanie nam sprawdzi. Także dziękujemy i już teraz naprawdę do zobaczenia. Dobry lot i życzymy powodzenia wszystkim też w sezonie lotowym. Sezon się zaczyna, tak.